Witam Was bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście razem z nami. Jesteśmy w Krakowie, w tym pięknym, cudownym mieście, gdzie hejna wybrzmiewa co godzinę? Co godzinę? A po pierwszej w nocy też? Też. Więc co godzinę hejna wybrzmiewa z Wieży Mariackiej. A najważniejsza rzecz jest taka, że mamy na naszej kanapie cudowne małżeństwo z 33-letnim stażem, ale przekonacie się za chwilę, kim oni są. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Więc przed Państwem, przed nami, drodzy widzowie, wyjątkowe małżeństwo, czyli Agnieszka i Antoni Tompolscy. Więc witam Was bardzo, bardzo mocno. Cieszę się, że jesteście uśmiechnięci, zadowoleni. I jedna ciekawostka z nimi związana. Prowadzą razem wspólnotę, która nazywa się Góra Oliwna. Współpracują przy kursie Alfa i tworzyli kurs Alfa dla małżeństw. Powiedzmy, może nie tworzyliśmy, ale zajmowaliśmy się zorganizowaniem tłumaczeń na język polski, czyli całym procesem przygotowania tych odcinków na rynek polski. To ja mam takie pytanie pierwsze. Antoni, czym się zajmujesz? No to jest dosyć takie szerokie pytanie. W zasadzie jak ktoś mnie pyta, taki nieznajomy, to odpowiadam, że jestem freelancerem. No, ale tak naprawdę od wielu lat razem jesteśmy związani z taką misją amerykańską Campus Crusade for Christ, która w Polsce nazywa się Ruchem T28 obecnie. I to jest taka nasz background, taka podłoże tego, co robimy. Natomiast zajmując się ewangelizacją i uczniostwem w Kościele katolickim, no, mamy dużo różnych odpowiedzialności. Ja najwięcej czasu poświęcam w tej chwili Alfie, czyli jestem dyrektorem biura Alfa Polska. To jest bardzo owocne narzędzie, ale również jestem, właśnie prowadzimy razem wspólnotę. Jestem zaangażowany w nową ewangelizację, zarówno na diecezjalnym poziomie, jak i krajowym przy Konferencji Episkopatu Polski. No i też od 2 lat pełnię taką funkcję koordynatora Charis Polska. To pierwsze takie pytanie do ciebie, Agnieszko. Jak się odnaleźć przy takim mężu, który tyle rzeczy robi? Biegnę szybko za nim i próbuję nadążyć. Trochę pół żartem, pół serio, ale myślę, że kiedyś jest się w małżeństwie tak różnorodnym, czy tak różnym, jak my jesteśmy różni, to chyba doszłam, mogę za siebie powiedzieć, w jakimś momencie życia do tego etapu, żeby po prostu zaakceptować w miłości zupełnie to, że mój współmałżonek jest inny, że inaczej działa, ma inny temperament, osobowość, jakby pokochać go takiego, jakim jest. I to moja recepta. Ale piękna recepta, więc gratuluję tobie, Antoni, że taką masz wspaniałą żonę. Jestem świadomy. Mogę powiedzieć, że na kursach przedmałżeńskich kiedyś głosiłem pół żartem, pół serio taką maksymę, że jak człowiek znajdzie właściwą drugą połówkę, to połowę życiowych problemów ma już z głowy, a z drugą połową sobie może poradzić. A to piękne, bardzo mi się podoba. A powiedz, Agnieszko, czym ty się zajmujesz? Ja też jestem zaangażowana w tej samej misji, o której powiedział mój mąż na początku. W zasadzie ewangelizacją w takim różnym kontekście. Też współprowadzimy wspólnotę. Jesteśmy jednymi z osób odpowiedzialnych. Ja również jestem doradcą życia rodzinnego tutaj w Archidiecezji Krakowskiej, więc mam dyżury w poradni. Kiedyś tam wcześniej jeszcze prowadziliśmy też kursy przedmałżeńskie, kursy rodzicielskie. Więc zajmowaliśmy się tak ewangelizacją w takim szerokim kontekście. Jak, jeśli mogę zapytać, bo jesteście małżeństwem 33 lata i robicie naprawdę dużo rzeczy. Jak wygląda wasza historia, waszego poznania się? Raczej, na pewno Bóg nie z przypadku was połączył, bo oboje zajmujecie się mnóstwem ilości ludzi przy ewangelizacji, przy kursie Alfa, przy ruchu Nowego Życia i tak dalej, i tak dalej. To jak to się w ogóle, od czego to się zaczęło? No więc tak, rzeczywiście poznaliśmy się na spotkaniach wspólnoty, którą właśnie prowadziła ta misja amerykańska w Krakowie. No i tak pamiętamy nawet dosyć szczegółowo nasze pierwsze spotkania, chociaż to są dwie różne historie i to jest bardzo ciekawe, że ja pamiętam moją żonę
ze spotkania takiego oficjalnego, półoficjalnego w akademiku, w którym świętowaliśmy 8 marca. Czyli chłopaki ze wspólnoty skrzyknęli się, kupili kwiaty i pewne wydelegowane kobiety zebrały dziewczyny w różnych pokojach w akademikach. No wtedy większość z nas była studentami, jak nie wszyscy. No i chłopcy niby przypadkiem przychodzili do tych pokojów, w których tam było 5-6 dziewczyn i wręczali te kwiaty. No i była herbata, jakiś taki miły czas. No i ja pamiętam, że siedziałem przy drzwiach i moja obecna żona spóźniła się, więc wręczałem mi tego kwiatka na 8 marca. No i wtedy był jakiś taki dzwon w mojej głowie i sercu, że o, to jest właśnie super dziewczyna, czyli miłość od pierwszego wejrzenia. Ja się do tego przyznaję. Pięknie. Czyli dzwony pomogły. No tak, zdecydowanie. Chociaż do pierwszej randki to tak. Chyba rok później, gdzieś prawie rok później była pierwsza randka, ale no, gdzieś. Czyli wtedy, żeby coś zrobić, dowiedziałem się, że moja żona studiuje filologię klasyczną, więc zapisałem się na korepetycję z greki u niej. Naprawdę? Tak. Naprawdę. No i uczyłem się tej greki. I przez cały rok się uczyłeś, żeby wreszcie zaprosić. Przez cały rok, bo później w zasadzie zaczęliśmy dopiero w październiku te lekcje, czy jak gdyby tutaj na wiosnę nic nie pociągnęliśmy, no ale były te lekcje. A jak z twojej strony ta historia wygląda? No ja mam trochę inną wersję, to znaczy mój mąż mówi, że o takim zauroczeniu od pierwszego tak spojrzenia, a ja mówię, że od drugiego, ponieważ to było nasze drugie spotkanie. A, no tak. Ale mój mąż nie pamiętał, znaczy nie zauważył mnie na pierwszym, a może nie pamiętał mnie z tego pierwszego spotkania. To było właśnie spotkanie wspólnoty, takie urodzinowo-karnawałowe. Mój kuzyn mnie zaprosił. Ja byłam bardzo nieśmiałą osobą i raczej na imprezy nie chodziłam, no, ale zachęcił mnie. Wiesz, tam są fajni ludzie, nie będzie alkoholu czy jakiś taki, wiesz, spokojnie. Ja już miałam taki dystans, ale mówię, dobra, no jak zaprasza mnie, to pójdę. No i właśnie tam poznałam Antka, on był wtedy taką osobą, która prowadziła to całe spotkanie, więc był taki... Trochę wodzirej. Tak, taki trochę wodzirej, miał takie długie włosy do ramion, był taki energiczny bardzo. No, ja go stąd pamiętam, natomiast mój mąż mnie pamięta z drugiego spotkania. Ja wtedy zwróciłam na niego uwagę, ale nie myślałam, że to będzie jakaś znajomość taka długoterminowa. Tak, raczej pomyślałam sobie, zobaczywszy jego właśnie taką gestykulację i taką odwagę, pomyślałam, wow, jaki energiczny chłopak, ja to taka bardziej byłam wycofana. Więc zapamiętałam go jako taką osobę właśnie ekstrawertyczną. Coś z tym wodzirejem trochę rozumiem. Ja przez wiele lat pracowałem jako wodzirej, więc coś tam wiem, no. I też kiedyś miałem długie włosy, ale... No proszę. To było dawno. Takie pytanie mam, bo piękna historia i fajnie, że się cieszycie z tego, uśmiechacie do siebie, to też jest cenne dla nas. I takie pytanie, czy po tylu latach małżeństwa można jeszcze czymś się zaskoczyć nawzajem? No to myślę, ciekawe pytanie, ale to znaczy... Ja myślę, że podłoże tego jest fakt, że my się zmieniamy. To nie jest tak, że jesteśmy... No tak, już nie masz długich włosów. Te podstawowe, przepraszam, nasze cechy, one się nie zmieniają. Albo jest je trudno zmienić, ale wiele różnych takich na co dzień naszych cech, z którymi mamy do czynienia, no to się zmienia. Są lepsze okresy w życiu, gorsze. Mamy okresy bardziej entuzjazmu, kiedy są małe dzieci, jesteśmy tak zajęci, że w ogóle z innym charakterem często mamy do czynienia. Później no my jesteśmy już w takim wieku, kiedy zaczynają się zmiany też hormonalne, więc łatwiej o depresję, trudniej o takie stany no, entuzjazmu, radości, więc to wszystko, ja myślę, że kiedy kochamy drugą osobę, to jak gdyby kochamy ją nie dlatego, że jakaś tam jest, bo to się może zmienić, zarówno pod względem fizycznym, jak i pod względem emocjonalnym, psychicznym. No, myślę, że na początku towarzyszył nam taki na pewno zdrowy rozwój, kiedy poznawaliśmy się, rozwijaliśmy się, też uczyliśmy się nowych umiejętności, zdolności, jak chyba... Cały czas się rozwija. No, cały czas, ale myślę, że wtedy to było takie szybsze, że więcej, nie? Robiliśmy jakieś studia podyplomowe, kursy, uczyliśmy się nowych rzeczy.
no, teraz już bardziej jak gdyby wykorzystujemy to, czego nauczyliśmy się w służbie. Więc moja perspektywa jest taka, że no, trzeba cały czas się uczyć siebie i cały czas akceptować, nie, to, jakim jesteś. Ja bym powiedziała, że a propos tego pytania, czy można się zaskoczyć, myślę, że można, ale to wymaga, wydaje mi się, jakiegoś takiego wysiłku też ze swojej strony, żeby jeśli najpierw zaskoczę siebie, to wtedy jestem w stanie zaskoczyć też drugą osobę, ale w takim też pozytywnym sensie, myślę o pozytywnych zmianach, bo mam nadzieję, że wszyscy jakoś tak myśląc o małżeństwie w taki dojrzały sposób, powiedziałabym, nie wyobrażamy sobie małżeństwa jako takiego oklapciałego już tak w lokówkach te słynne, tak, czy w wyciągniętych dresach. Że nie marzy, znaczy może sobie wyobrażamy, ale nie marzymy o takim małżeństwie, prawda? Które będzie już takie przysypane pyłem, nudne, do bólu wiadomo, co kto zrobi, co powie, w jaki sposób się obróci. Więc myślę, że można się zaskoczyć, ale trzeba chcieć tego. Trzeba tego pragnąć. Że... Tak, wymaga wysiłku, właśnie wymaga jakiejś takiej też, żeby zrobić coś fajnego, żeby coś właśnie takiego, co zaskoczy przyjemnie drugą osobę. No myślę, właśnie, że można. No właśnie słyszałem, że po wywiadzie idziecie na randkę do meksykańskiej restauracji. Tak, to taki spontaniczny pomysł, ale... Tak, tak. My jesteśmy właśnie z tych bardziej spontanicznych. No, ale to fajnie. A powiedzcie, jak byście mieli doradzić na przykład młodym osobom, czy w ogóle po prostu małżeństwom, jak wzbudzać, wspierać tą miłość w sobie nawzajem, w sobie też? Znaczy, bo może to bardziej nawet w sobie, jak wspierać tą miłość do drugiego współmałżonka. No, gdybym wiedział, jak wzbudzać miłość, to bym napisał książkę i pewnie zarobił duże pieniądze na tym. No. Bo jest wielu bardzo... Myślę, że tu nie ma takiej drogi na skróty, ani też jednego sposobu rozwiązania. No, wydaje mi się, że taką pomocną rzeczą, i również dla nas w jakimś sensie było pomocną, jest no, taka, powiedzmy, teoria, nie, o 5 języków miłości. Mhm. Nie, czyli... No w tej teorii, punktem wyjścia do tej teorii było odkrycie, że jako różne osoby, różne osobowości, inaczej też rozumiemy miłość. Nie? I to, co dla jednej osoby jest wyrażaniem miłości, niekoniecznie dla drugiej jest przyjmowane. Nie? Czy to jako 5 języków miłości, no w Polsce już ta pozycja miała kilka wydań. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą powinniśmy się nauczyć. My, myślę, dosyć późno to poznaliśmy. Zwłaszcza, że nasze języki miłości są różne, czyli wyrażanie. I przynajmniej te pierwsze, główne, no bo gdzieś właśnie taki mniej, ale też ważny dla nas jest wspólne spędzanie czasu, co nie zawsze nam się udaje, ale mamy tutaj taki punkt spotkania, że to jest dla nas ciekawe, kiedy razem mamy czas ze sobą, żeby usiąść i rozmawiać. No więc gdybym miał coś doradzić, no to właśnie kupić książkę, zrobić ten test sobie i zobaczyć, czy tutaj na tym punkcie się spotkamy. To oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów, ale myślę, że jest pomocą. Jedną z wielu jakichś pomocy, które dzisiaj są. Ja bym jeszcze może dodała, tak sobie myślę, że tak naprawdę chyba nie chodzi o jakieś super wielkie rzeczy, przeniesienie gór, nie wiem, przepłynę dla ciebie ocean. Może tak, ale wydaje mi się, że troska o miłość oznacza taką codzienną troskę o drobiazgi. Nie poddawanie się takim właśnie przyzwyczajeniom, lenistwu. Czasem nam się nie chce po prostu czegoś zrobić, bo jesteśmy zmęczeni, nie wiem, różne rzeczy mogą się dziać w naszym życiu. Natomiast taka troska o drobiazgi codzienne, to ja bym powiedziała, że to jest jedna z ważnych rzeczy. Ale tu już między sobą małżonkowie fajnie by było, żeby ustalili właśnie, co jest dla nich ważne, tak? Czy może dla kogoś to będzie wspólna kawa, przyniosę ci kawę, albo może zrobię ci coś przyjemnego, nie, jakiś fajny obiad zrobimy razem, czy kolację, a może wyjdziemy na spacer, chociaż na pół godziny gdzieś tam, a może nie wiem, w jakiejś duchowej sferze zrobimy coś razem, dla kogoś jest ważne, tak? Chciałbym, żebyśmy, czy chciałabym, żebyśmy na przykład zadbali o jakiś, na przykład pojechali razem gdzieś na rekolekcję, tak? Albo
jakiś dla małżeństw wyjazd, fajny wypad. No ale, ale generalnie myślę, że chodzi o taką codzienną troskę i też dziękowanie sobie, nie przyzwyczajanie się, że tak ma być, tak, że mi się należy, że no bo przecież w małżeństwie to jest oczywiste. I myślę, nie, że nie ma oczywistych rzeczy. Ja bym powiedziała, że żeby pielęgnować w sobie wdzięczność też i taką postawę troski o drugą osobę. Ja tak jak patrzę na... Znaczy nie będę mówił, że patrzę na jakieś małżeństwa, żebym nikogo nie miał w głowie w tym momencie, ale czasami mam wrażenie, że ludzie przed ślubem walczą o siebie nawzajem, robią dla siebie mnóstwo rzeczy, żeby zdobyć tą drugą osobę, a potem jak już jest jakby ten obrączka założona, to już koniec. To już jakby, no, to teraz już żyjmy. Po prostu jakoś dojdźmy do tego, do tej emerytury, a potem do tego nieba. I to chyba jest takie straszne, żeby, że ludzie przestają walczyć o siebie. Nawet nie, że walczyć, tylko zdobywać siebie. Starać się, tak. Starać się o siebie. A powiedzcie, jakbyście mieli powiedzieć małżeństwo, to dla was? Jednym zdaniem, rozumiem, czy jednym słowem? Może być dwoma, no. Małżeństwo to wspólna droga. Niezwykła jedność dwojga. Nieporównywalna do czegokolwiek innego. No myślę, że w małżeństwie z perspektywy naszego Kościoła można myśleć też w kategorii Bożego wsparcia i łaski, nie? Że jednak małżeństwo to jest Boży pomysł. Więc mówimy o sakramencie. Nie? Chociaż wiem, że w innych inaczej się na to patrzy. Zresztą w naszym Kościele też patrzy tak, że to małżonkowie udzielają sobie sakramentu nawzajem. Więc powiedzmy gdzieś jakieś formy takie publicznego wyrażenia właśnie małżeństwa, czy takiej decyzji, postawy dwojga ludzi, to w zasadzie w każdej kulturze są. Nie? Czyli małżeństwo jest takim aktem w jakiejś części społecznym też. Czyli dotyczy dwojga ludzi, ale cała społeczność temu towarzyszy. To no jest... No, bardzo fajnie Chagall to namalował. Jeżeli ktoś zna obraz Chagalla, Noc poślubna, to myślę, że można to zobaczyć, jak on widzi, na ile małżeństwo jest związkiem dwojga ludzi, a na ile towarzyszy temu społeczność, która otacza tych młodych ludzi. Więc drodzy widzowie, zapraszamy do galerii obejrzeć ten obraz. A, bo ty powiedziałaś fajną rzecz odnośnie tej jedności i ja mam takie pytanie, bo mówię, jesteście specjalistami, znacie się bardzo długo, służycie razem, macie do czynienia z różnymi osobami. Czy wierzycie, albo inaczej, czy da się, jeśli małżeństwo jest taką jednością, to czy w takim razie można stworzyć małżeństwo protestantki z katolikiem, katoliczki z protestantem, które będzie tak samo jednością? Z mojej perspektywy oczywiście, to znaczy myślę, że tutaj kiedy patrzymy na małżeństwo z perspektywy Bożej, nie? Czyli powiedziałbym biblijnej, więc to najważniejszą rzeczą jest obecność Boga w życiu tych dwojga młodych ludzi. Nie? I to, że oni też przed Bogiem zawierają to małżeństwo. Nie? Natomiast małżeństwem jest również związek z osobą niewierzącą. Nie? Z tym, że no, jak gdyby duchowo jest on oparty inaczej. I no, może w mniejszy sposób jest ta pełnia, nie? Ale zarówno my, jak i doradcy mówią, że małżeństwa osób niewierzących mogą być nawet bardziej szczęśliwe niż małżeństwa osób wierzących, że małżeństwo ma pewne zasady, które musimy przestrzegać, właśnie wierności, jedności, właśnie rozwijania relacji. Jeżeli tego nie przestrzegamy, to ten, no, w zasadzie bez względu na to, czy chodzimy nawet codziennie do kościoła, czy nie, ta relacja może kuleć. Rozumiem. Tak, no czy myślę, że to jest zmierzenie się też z taką decyzją długotrwałą, jak wierzymy, na zawsze małżeństwa z drugą osobą i jest to taka poważna decyzja, w której rzeczywiście, jeśli są jakieś różnice, tak jak tutaj wspomniana różnica denominacyjna, tak? Katolik i protestant. Więc jest to bardzo ważna decyzja. Jest taki ślub możliwy, jest też ślub tak zwany właśnie jednostronny, że jedna strona zawiera go jako sakrament małżeństwa.
druga nie. Natomiast więc wiemy, że to jest możliwe. Natomiast ja bym zadała sobie pytanie w przypadku takiego małżeństwa, czy przed małżeństwem, przed zawarciem małżeństwa, jakie dla nas są wartości fundamentalne, tak? Co jest najważniejsze w takiej relacji, żeby porozmawiać ze sobą, tak? Jak widzisz to, jak widzisz wychowanie dzieci w takim wypadku, tak? Jak widzisz wspólną modlitwę, jak widzisz na przykład chodzenie do kościoła, prawda? Jak widzisz nasze relacje ze znajomymi, tak? Jak widzisz nasze różnice, jak, no więc tutaj jest, na pewno nie ma, ja bym powiedziała, że nie ma jakiegoś przepisu, tak, że taki człowiek plus taki człowiek, brzydko mówiąc, to będzie, wyjdzie coś fajnego, a taki plus taki to wyjdzie coś strasznego, nie? Ja bym powiedziała, że bardzo dużo zależy od dojrzałości tych osób i od umiejętności pokochania właśnie drugiej osoby taka, jaka jest, bez prób przeciągnięcia ją na swoją stronę, czy sprawienia, że ona będzie taka dokładnie jak ja, no bo to wtedy się nie uda. Jeżeli moim zamiarem już przed ślubem będzie naprawienie, tak, tego w cudzysłowie tej osoby, bez wiedzy, tak, czy nie powiem tej osobie, że słuchaj, ja sobie nie wyobrażam pewnych rzeczy, że tak to ma wyglądać, no to wtedy w ogóle dla mnie jest pytanie, po co się w taki układ wchodzić, tak, jeżeli będziemy mieć tyle płaszczyzn, gdzie będą nieporozumienia i no, jakieś duże konflikty, to naprawdę warto się zastanowić, dlaczego chcemy się pobrać, co jest przyczyną takiej decyzji. No, na kursie przedmałżeńskim też mówimy, że no, w takiej przestrzeni budowania relacji, kiedy wchodzimy w małżeństwo, naprawdę jest wiele, mamy wiele różnic, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Nie? Między innymi różnica płci i stąd wynikają pewne różnice, nie? Na przykład cykle u kobiety hormonalne. Nie? No wiele różnic mamy wynikających z płci, ale też mamy różne osobowości, różne temperamenty, mamy różne historie za sobą i one też mogą na nas rzutować. Więc no, raczej jestem ja osobiście zwolennikiem, żeby... No, bo możemy dodawać tych różnic, tak? Na przykład przez związki międzykulturowe. One też są możliwe, ale tam jest kolejna rzecz, która nas różni do tego, że musimy nad nią pracować. Jeżeli no, jest związek osoby wierzącej z niewierzącą, to jest kolejna przestrzeń, nad którą trzeba pracować i się dogadywać. No i czasami ilość tych różnic jest tak duża, że ostatecznie po jakimś czasie dwoje ludzi dochodzi do wniosku, że no, nie jest w stanie, nie? Małżeństwo się rozpada i to jest bardzo przykre i smutne, ale no bardziej, no właśnie w ramach Alfy mamy taki program, kurs przedmałżeński i jego częścią jest tak zwana ankieta dopasowania osobowego. Nie? I właśnie często jest ona tak interpretowana, że ona określa, czy my nadajemy się, czy nie, jako małżeństwo, nie? Czy jest. Natomiast jak gdyby jest coś zupełnie innego, bo tak naprawdę dwie dowolne osoby, one pasują, nie, do siebie. Natomiast one, ta ankieta między innymi uwypukla przestrzeń do pracy. Nie? Czyli jesteście różni tutaj i tu będą was czekały potencjalne konflikty. Ale jeżeli wiecie o tym, to są takie i takie sposoby, żeby albo temu zapobiegać, albo je rozwiązywać. Jeżeli nie wiecie o tym, to będziecie tym zaskoczeni, będziecie się zastanawiać, skąd się to bierze i dopiero po jakimś czasie może, jeżeli dotrzecie do tej informacji, to znajdziecie jakieś narzędzia pomocy do rozwiązania konfliktów w tej dziedzinie. Nie? Więc to jest, zwłaszcza dzisiaj, kiedy bardzo mocno mamy takie tendencje, chyba zdominowałem rozmowę trochę, ale mamy tendencje indywidualistyczne, nie? Że jest bardzo mocno, kultura nasza jest postawiona na indywidualizm, a małżeństwo jest wspólnym projektem, więc musimy w tym wspólnym projekcie trochę ze swojego indywidualizmu rezygnować na rzecz właśnie zapatrzenia się w drugą osobę i im więcej oddania dla tej drugiej osoby mamy w sobie i otrzymujemy to oddanie, tym nasza więź rośnie. To nie jest żaden sekret, łatwo to sobie wyobrazić, ale zrealizować nie jest łatwo. No oczywiście, że zgodzę się z tym, co mówicie i to bardzo fajnie powiedziałeś odnośnie tego, żeby ja bym nawet dodał, że im człowiek więcej jest w stanie patrzeć na swoje życie jako na poświęcenie dla drugiej osoby,
i ma świadomość, że druga osoba też tak będzie patrzeć, to nagle będzie ogromne porozumienie między osobami. A czasami w tych czasach jest oczywiście taki ogromny nacisk na to, co ja mogę, co ja chcę, na mój rozwój, na moje rzeczy, dla mnie i wszystko do środka, zamiast na zewnątrz, więc czasami jak takie dwie osoby się spotkają, bo się zakochają w sobie, a potem nagle okaże się, że każdy nie chce zrezygnować z siebie, no to już lepiej być samemu. Tak mi się wydaje. Ja mam takie pytanie, może będziecie umieli poradzić naszym widzom. Oglądają nas różni, młodsi, starsi, ale człowiek jest na przykład sam, kobieta, mężczyzna i szukają sobie, są wierzącymi osobami i szukają sobie męża, żony. Jak znaleźć żonę, męża? To może ja takie krótkie hasła później moja żona rozwinie, bo ja jak właśnie byłem studentem, no to słyszałem takie hasło, że jeżeli chcesz księżniczki, musisz być księciem. I odbierałem to jako takie mocne wezwanie do pracy nad sobą. Że jeżeli chcę mieć wymarzonego współmałżonka, to ja powinienem być wymarzonym współmałżonkiem. Może stąd długie włosy, że wyglądasz jak książę. Ja żartuję oczywiście. To było zanim wprowadziłem to w czyn. Więc no, myślę, że też nie ma tutaj złotej recepty. Tak, no w ogóle ciekawe jest to sformułowanie, które to pytanie, które zadałeś o szukaniu, jak znaleźć, jak szukać. No, jak patrzę na naszą historię, to my się nie szukaliśmy. To nie było intencjonalne, że ja idę na tak spotkanie, na które zostałam zaproszona przez mojego kuzyna, żeby sobie znaleźć chłopaka, tak? Nie, speed dating dzisiejsze. Ale nie mówię, że to jest złe. Znaczy, nie chcę tego powiedzieć, że jest coś złego w tym szukanie, dlatego że myślę, że jakby się pewnie posłuchało historii wielu par, to byśmy się mogli usłyszeć, że spotkali się przypadkiem, tak? Jak możemy, że przypadkiem znalazłem się, pojechałem czy pojechałam tam, przypadkiem wybrałem się gdzieś tam. Więc myślę, że część pewnie relacji jest taka małżeńskich, że się nie szukaliśmy i powiedziałabym, że no po prostu dla mnie jako osoby wierzącej to jest, ja tak patrzę na to, że Bóg sprawił, tak, że się spotkaliśmy. Byliśmy z dwóch różnych miast, miejscowości Polski, studiowaliśmy zupełnie różne kierunki. Raczej małe były szanse na to, że się spotkamy, a jednak się spotkaliśmy. Ja miałam inne plany jako nastolatka, wyobrażałam sobie, że będę pielęgniarką i że będę zostanę w moim rodzinnym mieście. Potoczyło się zupełnie inaczej moje życie z różnych powodów, więc nawet tak sobie kiedyś myślałam, jejku, gdybym nie pojechała do tego Krakowa i nie znalazła się właśnie tam, nie spotkalibyśmy się, więc takie miałam różne przemyślenia na ten temat, że niekoniecznie to jest zawsze szukanie, aczkolwiek też znamy wiele historii, gdzie właśnie ktoś kogoś zaprosił i powiedział, słuchaj, tam jest fajny chłopak, fajna dziewczyna, może się poznacie, zobaczcie, jak będziecie się czuć ze sobą. Są strony internetowe, wiem w tej chwili na przykład pracując w poradni, to naprawdę bardzo dużo par z taką nieśmiałością, nawet jak pytam, jak się poznali, to sporo z nich mówi, no przez internet się poznaliśmy, ale to jest, ale super, no są takie możliwości, kiedyś tego nie było, nie ma się czego wstydzić, to jest super narzędzie też, gdzie możemy poznawać ludzi, więc no ja bym powiedziała, że zależy to od konkretnej osoby, jak ona sobie wyobraża właśnie nawiązanie relacji, czy właśnie poprzez wyjście gdzieś, poprzez tak zwane właśnie szukanie. Niektórzy chodzą, są msze, tak, gdzie modli się, specjalna intencja jest właśnie o dobrego męża, dobrą żonę. Inni mówią, że moja babcia się modliła, tak, czy tam mama, czy ktoś inny, prawda, więc są przeróżne historie. Ja myślę po prostu być otwartym, ja bym powiedziała, jak szukać, czy jak znaleźć, być otwartym na niespodzianki, po prostu. No, kiedyś mówiło się, bo w Krakowie tutaj w 2016 roku były Światowe Dni Młodzieży i taka ksywka o nich była, że to największe spotkanie matrymonialne, czyli taki portal matrymonialny. I rzeczywiście mamy znajomych, których córka poznała w Rio, na Światowych Dniach Młodzieży. Brazylijczyka i są małżeństwem, w Krakowie mieszkają. Nie jest to jedyne oczywiście, no ale ja chcę powiedzieć, że Alfa jest też takim miejscem, zwłaszcza jeżeli chodzi o studentów. No w naszej wspólnocie, która właśnie jest wspólnotą, która przez wiele lat robiła Alfy tylko wśród studentów, no to
par małżeńskich, które powstały, to myślę, że jakbym powiedział, że może setka, to bym nie przesadził. I wy byliście na tych wszystkich weselach? Nie na wszystkich weselach, ale kilkadziesiąt na pewno zaliczyliśmy. Podskoczyliśmy trochę. Nieźle. Fajnie. A powiedzcie, Antku, twoje marzenia dla twojej żony. No dzisiaj, tak? Tak. Jakie masz ty marzenia dla niej? No, chyba mam mało takich szczególnych, ale chciałbym, żeby była szczęśliwa. No, to chyba najważniejsze. Tak, ale bardzo ogólne, nie? Czy takie... No, natomiast jest takie marzenie mojej żony, które ja znam od wielu lat i nie udało nam się jeszcze zrealizować, ponieważ moja żona studiowała filologię klasyczną, chciałaby bardzo pojechać do Grecji. No i byliśmy blisko, w różnych miejscach, ale w tej Grecji jeszcze nie mieliśmy na żadnym takim dłuższym wyjeździe, więc myślę, że gdzieś chciałbym to jeszcze zrealizować, póki no, takie marzenia, podróży jeszcze są przed nami możliwe. A Agnieszko, twoje marzenia dla męża? No ale to jest pytanie, które ma po prostu taką głębię, że nie wiem, co powiedzieć. No ja bym, zgadzam się z tym też, przyszło mi do tego, że chciałabym, żeby mój mąż był szczęśliwy w miejscu, w którym jest, w odpowiedzialnościach, które ma, ale też, żeby był szczęśliwy w różnych, na różnych frontach, czy różnych dziedzinach swojego życia, żeby czuł się spełniony, po prostu właśnie szczęśliwy, że to miejsce, w którym jest, że jest dobrym, właściwym miejscem dla niego. Amen. Kochani, tak na koniec, jakbyście, może macie jakieś przesłanie do osób, które nas oglądają? No to takie też bardzo doniosłe pytanie. Nie wiem dokładnie, kim są nasi widzowie, tak? Ale zakładam, że większość z nich albo zamierza wstąpić w związki małżeńskie, albo jest w związku małżeńskim, bo statystycznie to jest ogromna większość naszego społeczeństwa. No więc powiedziałbym takie przesłanie, że bardzo często mamy takie tendencje, że chcąc poprawić nasz związek, naszą z drugą relacją, relację z drugą osobą, chcemy zmienić drugą osobę. I myślę, przesłanie moje jest takie, żeby tego absolutnie nie robić. Że poprawę związku zawsze rozpoczyna się od zmiany siebie. Nie? Czyli jeżeli chcesz, żeby te dwa tryby, które chodzą z różną prędkością i iskrzą, no jakoś się dopasowały i zazębiły, to musisz ty dostosować tą prędkość do prędkości drugiej osoby. I jeżeli druga osoba ma też takie pragnienie i ona też zrobi symetryczną akcję, no to wtedy znajdujemy jakąś harmonię, jedność, szczęście. I dlatego jest bardzo ważne, żeby szukając małżonka myśleć też właśnie w tych kategoriach, na ile ta osoba nie tylko jest piękna, zachwycająca na pierwsze, to też ma znaczenie. Ja sam jestem osobą, która zakochała się od pierwszego wejrzenia, ale Słowo Boże mówi, żeby przede wszystkim patrzeć na serce. I myślę, że to jest taka rada ważna dzisiaj, że to się nie zmieniło, że serce człowieka, jeżeli jest piękne, jeżeli człowiek jest piękny w środku, to będzie ostatecznie też piękny na zewnątrz. Amen. A ja bym powiedziała, miałam, słuchając mojego męża, też miałam różne refleksje na temat tego poważnego pytania, co chciałabym powiedzieć. Trochę mam taką gonitwę myśli w głowie, ale spróbowałabym to jakoś ująć, żeby bez względu na to, gdzie dzisiaj jesteś, w jakiej sytuacji jesteś, co przeżywasz, czego doświadczasz, nie trać nadziei, nie trać wiary. Ja myślę, że właśnie wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, o których mówi Nowy Testament, one są najważniejsze i wydaje mi się, że właśnie trwanie przy Bogu, czy życie z Nim na co dzień też polega na tym, żeby jakby patrzeć Jego oczami, żeby na rzeczywistość, która nas otacza, to znaczy nie tracić nadziei, spodziewać się dobrego, no bo Bóg ma dobre rzeczy dla nas i pragnie dobrych rzeczy dla nas, żeby bez względu na sytuację, na cokolwiek to jest, czy jest to jakiś kryzys, czy jest to jakaś choroba, czy jest to właśnie jakiś brak duży, czy jest to
jakiś taki głęboki dołek, którym teraz jesteś, to żeby, ja bym powiedziała, nie trać nadziei, przyjdzie dzień, kiedy będzie lepiej, kiedy Bóg ma swoje rozwiązanie na każdą sytuację. Ja w to głęboko wierzę i widzę to, więc powiedziałabym, nie trać nadziei. Amen. Dziękuję wam bardzo i przede wszystkim dziękuję wam, że tworzycie takie małżeństwo i że nie zostałaś ostatecznie pielęgniarką, a że ty wybrałeś, żeby pouczyć się greckiego i że stworzyliście z dwóch właśnie tych połówek, stworzyliście piękną jabłoń, czy jak to powiedzieć jeszcze inaczej, a was, drodzy widzowie, no życzymy, żebyście mogli mieć takie piękne staże i takie cudowne małżeństwo stworzyć. I jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat Antka i Agnieszki, zapraszamy serdecznie, zajrzyjcie na nasze social media, więcej informacji tam będzie. I pytanie ostatnie, gdzie można w razie czego obserwować was, albo gdzie zapisać się na kurs Alfa w Krakowie tutaj? No jest przez stronę alfapolska.org, można zapisać się na każdy kurs w Polsce, chociaż większość naszych gości jest zaproszona przez kogoś, kto już był na Alfa. No. Natomiast jeżeli chodzi o obserwowanie naszego małżeństwa, to mam nadzieję, że nie jest to takie proste, bo też chcemy zachować prywatność i no, nie jesteśmy, nie udzielamy się publicznie jakoś specjalnie. Czyli tak. Mamy Facebooki, ale to tam jest raczej rzadko coś, znaczy, nowy post. Tak, jeśli mogę tylko w ogóle, bo na początku, jeśli pozwolisz, na początku powiedziałeś, że jesteśmy specjalistami, więc ja się absolutnie nie czuję żadnym specjalistą. Wykreśliłabym to słowo czerwonym długopisem. Ja bym powiedziała, że jesteśmy małżeństwem w podróży cały czas. Uczymy się, upadamy, wstajemy, otrzepiemy się dalej, tak? Nie jesteśmy idealni, absolutnie nie ma takich małżeństw w ogóle. Więc ja nie patrzę też na nasze małżeństwo, że jesteśmy jacyś wyjątkowi, jacyś tacy super, nie? Po prostu jesteśmy przeciętnym małżeństwem, które kocha się, przynajmniej próbuje kochać siebie nawzajem, ale które ma też słabości, wady, które upada, więc naprawdę mam nadzieję, że nikt tak na nas nie będzie patrzył, że teraz jesteśmy jak coś takie wyidealizowani, ale jesteśmy po prostu normalnym małżeństwem z różnymi doświadczeniami. Nasze dzieci mają różne doświadczenia, mamy wnuki, przeszliśmy przez różne trudne sytuacje też, więc ja bym powiedziała tak, że cieszymy się z tego miejsca, gdzie jesteśmy, że jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, gdzie nas doprowadził, ale ideałem nie jesteśmy na pewno. No, bo takich nie ma. Natomiast ja myślę, że właśnie jesteśmy takim na tyle normalnym małżeństwem, że osiągalnym dla każdego. Nie? Że to nie ma nic takiego wyjątkowego, że jest jakieś zakochanie, chęć i praca nad sobą. Więc drodzy widzowie, życzymy wam właśnie, żebyście byli takimi nieidealnymi małżeństwami, a jeśli chcecie zajrzeć na ich właśnie, dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy na kurs Alfa oraz do wspólnoty Góra Oliwna tutaj w Krakowie i zachęcamy, żebyście subskrybowali ten kanał, oglądali nasze social media, bo jesteśmy dla was i chcemy tworzyć dużo takiej dobrej treści, która pomoże właśnie może znaleźć żonę, męża albo dowiedzieć się czegoś więcej, więc dziękujemy wam, że byliście z nami i do zobaczenia.